Witamy naszych widzów w informacjach telewizji Dami z Legnicy. Dziś powiemy m.in. o stypendiach, jakie za różnorodne osiągnięcia z rąk prezydenta miasta odebrała legnicka młodzież. Będzie również o przebudowie sieci komunikacyjnej w obrębie legnickiego lotniska. Zapraszamy. Pierwszego września w sali maneżowej Akademii Rycerskiej wręczono stypendia prezydenta Legnicy uczniom legnickich szkół. Wyróżnienia nadawano w różnych kategoriach – wiedzy ogólnej, technicznej, działalności artystycznej i sportowej. Mimo reżimu sanitarnego, obowiązkowych maseczek, odległości i dezynfekcji dłoni, młodzi ludzie byli dumni, że znaleźli się w gronie wyróżnionych i chętnie dzielili się z nami wrażeniami. Że to przez olimpiadę informatyczną, bo się dostałem do drugiego etapu. No niestety finał i chyba nie leżał. Mi się wydaje, że leżał w zasięgu ręki, ale popełniłem błąd taki. No i tylko się na tym etapie skończyło. No a poza tym chyba dobre wyniki maturalne miałem, dobre oceny, jakoś uczyłem się. Ten rok był bardzo pracowity. Opierał się na ciężkiej pracy i takim samozaparciu i determinacji, żeby po prostu coś osiągnąć i zakończyć go z jak najlepszym rezultatem i wynikiem. Uczęszczałam do podstawowej szkoły nr 19 w Legnicy. Wynik uzyskałam 5,76. To była ciężka praca? Była ciężka praca, a jeszcze w tym czasie pandemii bardzo ciężka praca, ale się opłaciło. Teraz jest co, duma, stres, co czujesz? Trochę stresu, ale też jestem z siebie dumna. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski podsumował działania w zakresie edukacji w ubiegłym trudnym, bo objętym kwarantanną roku szkolnym. Złożył młodym ludziom gratulacje i prosił o zachowanie ostrożności w kolejnym roku szkolnym, który właśnie się zaczyna. Dzisiaj już mając za sobą ten egzamin i próbę minionego roku szkolnego, starajmy się, by ten rok właśnie nowy, 2020-2021, nowy rok szkolny upłynął nam właśnie taki w dobrej atmosferze, spokoju, zdrowiu i trosce o wzajemne zdrowie. I oczywiście życzę Wam, żeby ten rok szkolny był dla Was pełen sukcesu, wspaniałych spotkań, przeżyć w gronie najbliższych kolegów, koleżanek, nauczycieli, całej społeczności uczniowskiej. I życzę Wam dalszych sukcesów w tych dziedzinach, które dzisiaj sprawiły, że tutaj znajdujecie się na tej sali. Młodzież w związku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podzielona była na dwie grupy odbierające stypendia. W sumie wyróżniono 100 uczniów. Wybrano wykonawcę budowy nowego układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy. Realizacją zadania zajmie się konsorcjum firm Budrim w Kunicach jako lider oraz Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Firmy te złożyły najkorzystniejszą ofertę z ceną około 19 milionów 130 tysięcy złotych. Skomunikujemy od strony autostrady, bezpośrednio od strony autostrady, od ronda Bitwy Legnickiej. Wjazd na teren byłego lotniska i to jest kluczowe jakby zadanie tego układu komunikacyjnego, który chcemy budować. Wyeliminować ruch też i ciężarowy z ulicy Jaworzyńskiej, później Nowodworskiej i wprowadzić bezpośrednio komunikację z odcinka Jaworzyńskiej z wjazdu z autostrady na teren byłego lotniska i skomunikować ten teren inwestycyjny. Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sfinansuje Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Przebudowa tej sieci komunikacyjnej pozwoli na korzyści finansowe dla miasta. Już w tej chwili mamy za sobą udane transakcje zagospodarowania związane z pozyskanie inwestorów na działki, o których wcześniej mówiłem, że są doskonałymi terenami inwestycyjnymi. W związku z tym te przetargi potwierdziły, że ten teren jest atrakcyjny gospodarczo. Zadanie to obejmuje nie tylko budowę drogi, ale też chodniki, ścieżki rowerowe na odcinku około 2 km i nowoczesne oświetlenie LED-owe ulic. Będą także odwodnione drogi, przebudowany przejazd kolejowy, usunięte kolizje z istniejącymi uzbrojeniem podziemnym i naziemnym. Pierwszy etap prac jeszcze w tym roku. Od ronda Bitwy Legnickiej właśnie do ronda, które będzie już w obszarze lotniska i to jest ten pierwszy odcinek, a następnie kolejny odcinek będzie robiony właśnie ten okólny wokół lotniska, jak stojąc przodem od ronda, tak żebyście Państwo to mogli sobie wyobrazić, to ten odcinek w prawo, później już na samym lotnisku będzie realizowany w tym cyklu zakładanym w ofercie przetargowej. Zakończenie całości prac planowane jest na początek 2022 roku.
W Galerii Sztuki w Legnicy już od 27 sierpnia można podziwiać wystawę biżuterii pod hasłem Action Collection. W zbiorach znalazła się biżuteria gromadzona przez galerię podczas Legnickiego Festiwalu Srebra w ciągu kilku ostatnich lat. Jest to biżuteria artystyczna, czyli biżuteria bardzo różnorodna. Znajdą się tutaj zarówno przykłady takiej biżuterii, która pełni klasyczną funkcję ozdoby ciała i może zdobić właśnie kobiecą kreację, ale jest także biżuteria, która jest typowym dziełem sztuki, czyli niesie ze sobą komunikat, niesie pewien przekaz, który artysta zawarł w danym dziele. Jest to też taka biżuteria, która często bardziej przypomina może małe obiekty rzeźbiarskie czy instalacje niż klasyczną ozdobę. Autorami biżuterii są artyści z całego świata. Galeria zaprasza do podziwiania od czwartku do soboty w godzinach od 14 do 18, zaś w niedzielę od 12 do 18. W związku z pandemią koronawirusa obowiązują oczywiście obostrzenia. Jednorazowo wpuszczana jest ograniczona liczba zwiedzających, oczywiście w maseczkach. Naszą wystawę oprócz w Galerii Sztuki można oglądać także online. Prace prezentowane na wystawie są prezentowane na koncie Galerii Sztuki w Legnicy, koncie przeznaczonym specjalnie na tą wystawę Action Collection Legnica. Na Instagramie zapraszamy. Wystawa będzie możliwa do oglądania do 25 października. Pierwszego września we wtorek o godzinie 14 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Wrocławskiej w Legnicy miała miejsce ceremonia związana z 81. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Przy grobach ofiar wojny złożono kwiaty i zapalono znicze. Wartę honorową trzymali legniccy harcerze. Deszczowa aura nie odstraszyła tych, którzy w tak ważnym dniu w historii Polski i świata odśpiewali hymn narodowy. Podniosłości chwili dodała salwa honorowa. Drugiego września w centrali KGHM w Lubinie odbyły się kolejne obrady Rady Medycznej KGHM, która powstała w 2019. Tym razem spotkanie skupione było nad analizą działań i tego, co udało się osiągnąć miedziowej spółce w zakresie walki z koronawirusem. KGHM wprowadził natychmiast wiele procedur zarówno na oddziałach górniczych, jak i hutniczych. Zasiadający w Radzie eksperci naukowi i medyczni są zgodni. Miedziowa spółka jak na razie doskonale spisuje się w walce z koronawirusem. Doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy ludzie rozumieją to zagrożenie i po prostu najzwyczajniej w świecie pilnują siebie nawzajem i sami siebie, co jest tutaj myślę, że podstawową kwestią, czyli mentalność i myślenie o zagrożeniu w sposób twórczy, czyli korzystanie jednocześnie z procedur, ze środków bezpieczeństwa, z tego wszystkiego, co my możemy zapewnić, żeby dać bezpieczne warunki pracy i to przynosi efekty w postaci małej skali zachorowań w całej firmie i utrzymania produkcji. W tej chwili to jest efektem wieloletniej polityki, która prowadzi do tego, że ludzie pracują w warunkach zapewniających przyzwoite standardy higieniczne, że w wielu procesach technologicznych używa się masek, które były używane jako maski przeciwpyłowe, a one również chronią przed zakażeniem. Wśród zagadnień podejmowanych na środowym posiedzeniu Rady pojawiły się i te związane z drugą falą koronawirusa oraz sezonem grypowym. I na to KGHM ma pomysły. Mamy kilka takich bardzo pozytywnych wniosków do aplikacji, czyli na przykład program szczepień przeciwko grypie, który zamierzamy w najbliższym czasie wdrożyć. Też mocna akcja informacyjna związana z tym programem szczepień, dodatkowe również punkty wymazowe, które mogą pomóc w diagnozowaniu. Wykonaniem medycznym zajmie się Miedziowe Centrum Zdrowia, spółka z grupy kapitałowej Polskiej Miedzi. Otworzymy dodatkowe punkty wymazowe. W tej chwili mamy dwa, będzie ich od przyszłego tygodnia 6. Zwiększyliśmy możliwości do kilkuset dziennie. W tej chwili wykonujemy około 50 dziennie, więc te rezerwy są dosyć duże, a wydaje się, że gdyby była potrzeba, jesteśmy nawet zwiększyć ilość. Punkty wymazowe będą działały na terenie Lubina w okolicy szpitala oraz Głogowa i Legnicy w obrębie przychodni zdrowia. Badaniom będą mogli poddać się pacjenci, którzy będą mieli skierowania od lekarzy lub z sanepidu. Dziś to już wszystkie informacje, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejną dawkę wiadomości z Legnicy już za tydzień.